Jeśli chodzi o annotację, to zamrażamy obraz, następnie klikamy ABC i możemy sobie wybrać dany napis palcem. Możemy go wtedy przesunąć, potwierdzić przyciskiem Enter. Możemy również użyć klawiatury i pisać swój wybrany wyraz. Tutaj również możemy wybierać, czy ma być ta annotacja, czyli ten jeden wyraz, bądź jak klikniemy by sentence, możemy sobie wybrać całe zdania i zmieniając tylko jedną rzecz. Klikamy OK i mamy to gotowe. Widzimy, że tu mamy napisy po angielsku. Jeżeli byśmy chcieli dodać po polsku, możemy zrobić to w ten sposób, bądź jakieś własne, swoje napisy. Klikamy menu. Następnie wjeżdżamy myszką tutaj na annotację. Wybieramy daną aplikację, która nas interesuje. No niech będzie na przykład Tyroid. Klikamy to, co niżej Generic. Potem Edit. I tutaj możemy po pierwsze przesuwać tu by sentence poszczególne wyrazy, zmieniać ich położenie. Tu możemy dodać do tego nowe wyrazy z takiego słownika po lewej stronie. Tutaj mamy by word, czyli jeden wyraz, nie całe zdanie. I możemy robić to samo tutaj. Po prostu wybierając z tego słownika jakiś wybrany punkt i przesuwając go do tego okienka. Możemy też również dodać swoje słowo. Klikam tutaj Add Word. Piszę jakieś tam słowo, niech to będzie test. Potem klikam Enter. I to słowo test pojawi nam się w zakładce Custom. Możemy następnie kliknąć to słowo i trzymając jednym przyciskiem Enter, a drugim przesuwając kulką, przesuwamy w to dane miejsce, gdzie chcemy, żeby to było. Następnie klikamy Save. Klikamy Close. I teraz, jak klikniemy Annotację i tu klikniemy sobie By Word, tak jak było wcześniej, widzimy te nasze słowo test, które wcześniej wpisaliśmy. I tak analogicznie wybieramy sobie dla poszczególnych aplikacji, czyli dla jamy brzusznej, jak chcemy, dla piersi i tak dalej, i tak dalej.